No, witam Was bardzo serdecznie w tym nowym 2024 roku. Oficjalnie rozpoczynamy kolejny sezon podróżniczy. No i jak co roku planów jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że większość tych moich pomysłów uda się zrealizować. Dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to Was gorąco do tego zachęcam. Żeby wiecie, no, żadna ta moja podróż tegoroczna Wam nie umknęła, a wierzcie mi, że w planie są naprawdę zacne miejsca. A co dzisiaj? Dzisiaj korzystając z tego, że ma być naprawdę fajna pogoda, idealny zimowy klimat, jak już widzicie za mną, no to sobie przyjechaliśmy razem z Zuzką w Beskid Wyspowy i wychodzimy na najwyższy szczyt tego rejonu, czyli oczywiście na Mogielicę. Jeżeli chodzi o Mogielicę, no to oczywiście już tutaj byliśmy. No jeżeli śledzicie mój kanał, to możecie kojarzyć film z tamtego wyjścia. No było to 4 lata temu, także trochę się pozmieniało. Chociażby to, że mam teraz brodę, a wtedy nie miałem. No i dzisiaj idziemy innym szlakiem, żeby zobaczyć, żeby sobie wyjść na Mogielicę od innej strony. Trasa też jest krótsza, bardziej spacerowa. No i też wiadomo, jest to wyjście pod kątem mojej korony gór Polski, no bo mimo że te 4 lata temu już byłem na Mogielicy, no to muszę wyjść oficjalnie jeszcze raz, no bo do klubu przystąpiłem, jeżeli oglądaliście ostatni tam film z gór, to dobrze wiecie, przystąpiłem dopiero pod koniec 2023 roku, także teraz przede mną wycieczki na szczyty, na których już wcześniej byłem. No i w sumie najlepsze jest to, że wtedy na Mogielicy też byliśmy zimą. Jeszcze nigdy nie miałem okazji zobaczenia tego szczytu w jakiejś innej porze roku, no ale jakoś tak się to układało wszystko. Szczyt już zaliczony, odpoczęliśmy sobie, coś zjedliśmy ciepłego, no i teraz ruszamy w drogę powrotną do samochodu, schodzimy szlakiem czerwonym, nie idziemy tak samo, udało się wytyczyć taką fajną pętlę, tam wyszło niecałe 9 km, no ale najważniejsze, że schodzimy jakąś inną trasą, także coś innego się zobaczy. No i kończymy naszą dzisiejszą wyprawę na Mogielicę, zimową wyprawę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to dzisiaj szliśmy, no to macie w opisie oczywiście standardowo link do mojego konta na Strawie, także możecie sobie zobaczyć. No i tyle. My widzimy się gdzieś niebawem. Myślę, że będzie to nadal jeszcze klimat zimowy, no bo nie ma co się oszukiwać, ale zanim ten śnieg w górach się stopi, no to jeszcze trochę czasu minie, ale gdzie to dokładnie będzie, no to zobaczymy. Trzymajcie się. Pa!